Witamy serdecznie, moi drodzy. 48. Domowa Orkiestra. Dzisiaj dzień 1 maja, ale my pracujemy. Tak, tak, nasz magazyn dzisiaj wre robota, abyśmy na czas mogli wysłać wszystkie kombinezony. Razem 50 tysięcy. Pierwsza przesyłka kombinezonów osobistego zabezpieczenia biologicznego. Bardzo ważny artykuł, który musi na czas dojść do załóg karetek pogotowia. Kolejnych 50 tysięcy w drodze, ale to będzie gdzieś może za tydzień uda się przywieźć kolejnych 50 tysięcy. A więc, moi drodzy, 1 maja, jak widzicie, ludzie pracują, ale ja chciałbym także nawiązać do Dnia Flagi. Dzisiaj będzie troszeczkę o flagach, a zacznijmy od pięknie rozwiniętej naszej narodowej flagi podczas koncertu Sabatona. 40:1. Pamiętacie ten niesamowity koncert? Pamiętacie Sabaton, który miał taki bardzo mocny moment polubienia u nas w kraju. Lubimy takie momenty, kiedy ktoś z innego kraju mówi o nas i mówi o naszej dzielności. Tak, podczas koncertu mogliśmy rozwinąć ogromną sektorówkę, wielką z Mistrzostw Europy w Ukrainie i ta sektorówka zrobiła mega wrażenie. Dzisiaj o flagach, nie tylko o polskiej. Zaczynamy. Witamy serdecznie u nas Praca w Re, a wy, moi drodzy, z okazji 1 maja obejrzyjcie Sabaton, teledysk, początek naszego programu. Ruszyliśmy! No one remains your life.
Zaskoczyliśmy ich! My friends! Our time with you guys is almost over. Dziękuję. Na zdrowie. My friend, pisła moment. A jeżeli to zrobiliście, to jeszcze raz. Jeszcze Polska. A że pakiety dochodzą i wszyscy na nie czekają, spójrzcie, widzieliście te pakiety, kiedy je pakujemy, a teraz widzicie już je w rękach ratownikach w Krośnie, 30 takich pakietów na każdy, każde pogotowie ratunkowe, na każdy samochód pogotowia ratunkowego, czyli tyle, ile jest pojazdów, tyle tych zestawów pakietów po 30 sztuk w pięknych kartonach z napisem wygramy, śmiga po całej Polsce. Już pierwsza dostawa powoli dochodzi do wszystkich, załóg. Kolejną szykujemy. Ogromna robota, ale wszystkie ręce na pokład. Moi drodzy, bardzo dziękujemy za podziękowania do pomocy społecznej w Stalowej Woli, w Katowicach prowadzonym przez Fundację Laurentius, nad Potokiem w Radomiu, w Racławicach Śląskich, Promyk z Namysłowa w Dębach, Lubzinie, w Łodzi przy ulicy Spadowej i w Mościszkach. Chyba jesteśmy jedną z niewielu fundacji, która stara się, aby ta pomoc dotarła do domów pomocy społecznej, także do zakładów opiekuńczo-leczniczych. Ale także chciałbym wspomnieć, że w Olsztynie numer 19-288 to numer zaufania. Tutaj także operatorzy z tego numeru mówią, my też jesteśmy w blokach startowych, my też wszystkie ręce na pokład. Te telefony są niezwykle ważne, bo te telefony mówią o tych wszystkich sytuacjach, które teraz ludzie przeżywają. Utrata pracy, strach o siebie, o swoich najbliższych, o to, jak będzie wyglądała przyszłość. Ten telefon, jeszcze raz powtarzam, dziękujemy tym wszystkim ludziom, którzy pracują. 19-288 Olsztyn, tam możecie dzwonić w trudnych sprawach. Ja przypominam także, że nasz numer telefonu funkcjonuje, a więc nasz numer telefonu, po którym możecie dzwonić, uwaga, to jest nasz infolinia, a także możecie wysyłać ważne informacje na ten adres, i my wtedy staramy się jak najszybciej reagować. To właśnie dzięki tym numerom do DPS-ów bardzo szybko wysyłamy naszą pomoc. Podziękowania z Domu Pomocy Społecznej imienia Józefa Gawła w Stalowej Woli. Piękny dyplom, bardzo dziękujemy. A tu nasz kolega, czyli Krzychu, rozwiesił na swojej posesji piękny baner wygramy. U Krzycha nawet pokazał, jak wyglądało. W sumie nie powinniśmy tego pokazywać, bo to jest praca na wysokości. Pokażemy to do góry nogami. A więc był bliżej ziemi, że tak powiem, niż nieba. Uwaga! M.K. Loch przysłał swój sklep, czyli pomoc, gabinet weterynaryjny. Przepiękny nasz plakat. Spójrzcie, jak to pięknie się komponuje tutaj.
a więc takim no, klientem, podstawowym klientem tego miejsca. Ja przypominam, jeżeli chcecie nasze banery pokazywać, jeżeli chcecie je udostępniać, bardzo, 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 bardzo proszę. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Na naszych stronach są takie standardowe wielkości. Możecie sobie je dopasować do tych, które są. Lub jeżeli jest to wyjątkowo ogromny baner, spójrzcie na ten baner, który jest tutaj u nas w Warszawie. To jest piękna fota, którą zrobił nam Luka z drona. Widzicie, jak to pięknie wygląda Jana Pawła II, aleja i ten wielki, ogromny baner, który po prostu mówi wygram, jest bardzo, bardzo budujący. Flagi możecie także zdobyć u nas w Siema Shopie. Podziękowanie Dom Pomocy Społecznej w Lasławicach Śląskich, także bardzo piękne, więc pokazujemy, chcemy, żebyście widzieli. To są najświeższe nasze maile z podziękowaniami. Wszystkim dziękujemy i czekajcie, czekajcie, aż nasza przesyłka od nas do Was dojdzie. I kolejna opowieść o Fladze. 2016 rok w Nicei, zamach terrorystyczny, wielki rozpędzony tir wjeżdża w ludzi, którzy wędrują na promenadzie, ludzie giną, a my natychmiast zareagowaliśmy na naszym najpiękniejszym festiwalu świata i ze 120 kartek w różnych kolorach, trzech kolorach flagi francuskiej utworzyliśmy niesamowity moment połączenia się z tymi, którzy wtedy we Francji przeżywali ogromny ból. Zobaczcie, jak było. Solidaryzujemy się z tymi wszystkimi, którzy teraz mają ogromny ból w swoich sercach. Solidaryzujemy się z tymi, którzy stracili swoich najbliższych przez przemoc, przez nietolerancję, przez nienawiść. Puśćcie hymn! Jesteście wielcy! Dziękuję Wam bardzo! Rzućcie to do góry! I pamiętajcie, nigdy nienawiścią nie możemy być strony nienawiści. Nie może przemoc walczyć z przemocą. Bądźcie pokojowo nastawieni do życia, do świata i udowodnimy, że to miejsce jest jak najbardziej pokojowe i będzie także dzisiaj i jutro najpiękniejszy festiwal świata. Przystanek Woodstock! Dziękuję Wam bardzo. I moi drodzy, ostatni odcinek naszego reportażu Woodstock 94. Opowieści ludzi, którzy współtworzyli ten obraz. Pojechaliśmy tam zupełnie oszołomieni tym, co zobaczyliśmy, ale to właśnie dzięki temu wyjazdowi, dzięki temu festiwalowi stworzyliśmy najpiękniejszy festiwal świata, przystanek Woodstock, a więc sięgnijmy do korzeni, posłuchajcie i zobaczcie w ostatniej odsłonie, jak to się wszystko tworzyło. Woodstock 94, wspominki. Tego dnia na koncertach, które trwały do późna w nocy, granie zakończył ze słów Aerosmith. Nasza ekipa była tak padnięta, byliśmy tak zmęczeni, że siadało się na tej kanapie tego zielonego vana i po prostu minuta i już człowiek spał, ale spał jak gdzieś na froncie. Druga minuta już się człowiek budził. I zaczęły ognie sztuczne lecieć. Ja je widziałem nad drzewami przy naszym vanie, leciały w górę. I mam zawsze taką szajbę, jak się coś dzieje, kurczę, żeby tylko to kamera zobaczyła. I obudziłem Witka, powiedziałem, Wituś,
Może by sfilmował to ognie sztuczne, gdzieś się tam wpakujemy. Ja już nie miałem siły. Już te wspomagacze naszych kolegów nawet z Florydy nie pomagały. Przykryłem się jego chyba kurtką, nawet taką skórzaną, która mi się podobała. Nigdy mi jej nie dał. Przykryłem się na głowę i tak słyszę, jak Jurek mówi, ty Witek, wstawaj. Ja mówię, Jurek, odwal się, ja już nie mam siły, ja padam, nie dam rady. Dobra, Witek, okej, dobra, śpi. No nie minęły 2 minuty, a Witek stoi obok i filmuje. No byliśmy nie do zajebania, po prostu byliśmy taką mocą, mieliśmy tyle siły, byliśmy z taką energią, tam nikt od nikogo niczego nie wymagał, my nie podpisywaliśmy żadnych kwitów, że pracujemy od do. My byliśmy ludźmi, którzy naprawdę no, robili to, bo wiedzieli, że mają misję po prostu, że coś jest do wykonania i że my to robimy. Wstałem, złapałem za tą kamerę, która wytrzymała wszystkie trudy. Ona tam przeszła kurz, błoto, wodę, Betacam, pamiętacie, SP. To była najlepsza kamera na świecie. Obecne technologie już by chyba tego nie wytrzymały. I poszliśmy na ten koncert, miło się oglądało. No i oczywiście ci Amerykanie, którzy za każdym razem, jak się znajdowaliśmy na tym polu, to się pytali, skąd my jesteśmy? Bo te wszystkie inne telewizje, tam CNN-y, BBC, to tam takie panienki w białych buciczkach, one sobie stały na takim podejście, lampa w twarz i takie wywiady tam udzielały do tych swoich telewizji. No i jak filmowaliśmy te ognie sztuczne, to ja mówię, wiecie co? Chodźcie sfilmować ten cały Armagedon, bo deszcz przestał padać, bo to jest niesamowite. Zobaczmy, co tam się dzieje w ogóle, jak ci ludzie dają radę. Czy opuścili teren, czy są? I wtedy kamerę przejął Jachu. Poszliśmy we dwóch. Poszliśmy w coś, kończy się koncert, już nie ma nikogo, scena jest oświetlona, są włączone światła dla bezpieczeństwa publiczności i nagle pod sceną, tam gdzie była największa kotłowanina, godzinę wcześniej był po prostu mega kosmiczny klimat, kiedy mnóstwo ludzi tańczyło, nosiło się, robiło w tym błocie nieprawdopodobne sztuki i nagle ci ludzie zostają jakby bez tej muzyki i wiedzą, że muszą zostać do następnego dnia, ale ich dobytek, wszystkie plecaki, klapki, namiociki, przykrywki, jakieś, można powiedzieć, śpiwory czy poduszki, które mieli pierwszego dnia, wszystko to zostało w tym błocie wtopione, gdzieś po prostu zniknęło pod tą melasą błota, to zatopiło się, tak jak rozbitkowie na morzu, którzy stracili swoje tratwy i statki, zostali sami. Niesamowity dźwięk leciał z głośników, nie wiem, czy je czyszczono, ale ten dźwięk dodawał klimatu nieprawdopodobnego i był kontra świateł. Światła, które oświetlały teren, żeby ludzie po prostu się czuli bezpiecznie. To chyba była jakaś taka godzina 00. Trzeba było usiąść i powiedzieć, słuchajcie, oświetlamy teren, bo ludzie są trochę w dupie. Ci, którzy nie wyszli z tego terenu, nie poszli na kemping, to wszyscy byli na tym terenie pod sceną. To wszystko było oświetlone jak taki plan filmowy jakiegoś filmu science fiction, gdzie scenografia była gotowa, gdzie aktorzy po prostu w pewnym momencie zastygli, bo chcieli przetrwać do rana. Taka była ich idea. Na początku ideą było, żeby w ogóle dojść i znaleźć tą flagę. Tą flagę w końcu znaleźliśmy, jakaś kobitka z ochrony w takiej zielonej kamizelce czy żółtej stała, taka blondyneczka zadbana w okularach ciemnych. To wasze jest, no to weźcie sobie, nie? I w końcu Jurek tam wyciągnął w jakiejś folii, czyli taki wielki wór. Ja istotnie trzymałem kamerę w ręku i wiedziałem, że to jest ta chwila, że obojętnie co filmuję tutaj, to przejdzie do historii, ponieważ naokoło widzieliśmy coś nieprawdopodobnego. Ludzie w wielkich, ogromnych kałużach siedzieli na krzesełkach. Jeszcze raz powtarzam, wszyscy byli w kolorze jednakowym, on i ona na przykład, i dyskutowali ze sobą, bo on tylko siedział, przyglądał się. Ktoś by musiał wymyślić taki happening, ktoś by musiał przygotować aktorów, uformować i zapłacić im za to. No, to był gotowy film. I to było niesamowite, że właśnie tak jak Jurek mówi o tym i porównuje to do filmu do Mad Max, czyli do takiego filmu, gdzie wszystko dzieje się po jakiejś katastrofie atomowej, gdzie ludzie muszą na nowo zdefiniować ten świat, sobie pomyśleć, no stary, straciłem wszystko, nie mam kurczę termosu, moje whisky się utopiło, nie wiem w którym miejscu jest, moja dziewczyna poszła z innym kolesiem do namiotu, bo nie wytrzymała zimna,
ja zostałem sam, mam tylko majtki, bo koszulkę dałem innej dziewczynie, żeby się ogrzała. I nagle patrzymy, w leżaku siedzi facet, wygląda jak rzeźba, prawie się nie rusza, ma otwarte oczy i patrzy na to wszystko. Oczywiście muszę sobie wyobrażać, jak wygląda jego mózg po 6 godzinach walki z dźwiękami. On to wszystko przeżywa, jego procesor po prostu analizuje w ogóle cały ten świat. Stasio Zybocki, z tego co wiem, pali się, żeby w to wejść. A Urszula mówi mu, głupku, a gdzie się później umyjesz? Wiesz, takie, bo to potem wyschnie, a tu się nie ma gdzie umyć, bo tam się nie było gdzie umyć. To wszystko potem już zatkało się. To się gdzie umyjesz? A tu jest środek nocy i facet staje na głowie, wpada w tą wodę, bryzgi. Ja pytam, że te noce nie były takie ciepłe. Pojawiła się dziwna, taka grubsza kobieta, która zrobiła sobie spodnie z folii, nie? Czyli miała gołe nogi, więc owinęła te nogi folią plastikową, przeźroczystą, jakimiś sznurkami czy jakimiś tam wiązaniami, zrobiła sobie spodnie, żeby się ogrzać, nie? I tak chodziła. Idzie gościu w jakiejś pałacu, jest w takim, no czymś, co nadajemy, jakby miał wielką płachtę na sobie, idzie z wielką puchą czegoś. Idzie, chudy. No wyglądał tak, jakby w społeczeństwie 2348 rok. Cały świat jest otoczony błotem. Błoto przyszło zewsząd, tego błota są tony. Ale mam puchę i ta pucha się może nam przydać. I ten facet z tą puchą jakby do swojego klanu idzie, mówi, zdobyłem puchę. I to kontrujące światło. Pamiętam taki moment, że ludzie rozwijali folię. Nie wiem, czy się tą folią okrywali, czy tą folią zawijali namiot. Ale kontra światła też wyglądało na to, jakby ktoś powiedział, zdobyłem folię. Jest przezroczysta i czysta. Świta, zrobiło się nagle jasno i nagle gdzieś z boku wyjeżdża taki pick-up, samochód z młodymi ludźmi, jakimś starszym panem. Później dowiedzieliśmy, że to są ludzie pobliskiego szeryfa, który wysłał z misją, jakby, żeby zrobić porządek pod sceną. I mają takie sprasowane kostki siana. Młody człowiek, taki hipisowaty, widłami rzuca te siano. Ludzie stęsknieni, po prostu odczuli, że ktoś przywiózł im kanapy jakieś wygodne, po prostu z jakiegoś super sklepu. Wszyscy rzucają się i robią sobie pasłania z tej słomy. Oni to wszystko wrzucali z jakimś pomysłem, że może, nie wiem, tym sianem zrobią takie sianko fajne do zabawy. Zapomnijcie. Chyba publika chwyciła, że lepiej się tym pobawić. Więc brali te kostki, rzucali się tymi kostkami, rozrzucali. One im bardziej służyły do zabawy, niż spełniały jakąkolwiek rolę. A to było złe myślenie, że ta słoma wysuszy to podejście do sceny i że klienci, którzy przyjdą znowu tańczyć, będą mieli noc super, bo będą na suchym tańczyć, co było kompletnie nieprawdą, bo to przyniósł nam kolejny dzień, a szczególnie kataklizm, który był o poranku, czyli wielka burza z piorunami. Smród zaczął się gdzieś koło godziny 10 rano, słońce wyszło. Śmierdziało tak, że ten smród pamiętam po dzień dzisiejszy. To nie był smród, to był fetor. To był fetor miliona czegoś zmielonego w błocie. Ekskrementów, żarcia, najgorszych rzeczy i tych, które porzucamy, namiotów, kciuków, tych cholernych krzesełek, tych lodówek plastikowych. Wszystko się to tak zmieliło w tym błocie, wszystko się to tak wbiło, że tak zostało do następnego dnia. Przyszedł dzień, ostatni dzień Woodstocku amerykańskiego, w tym smrodzie nieprawdopodobnym. Najlepsze koncerty, a więc koncerty chociażby Red Hotów, które wielkimi żarówami wyszli. Co za pomysł w ogóle, nam się to szalenie podobało. I cały Woodstock zamknięty przez Petera Gabriela, my padający na nosy. Byliśmy tak zmęczeni, że nawet nie mieliśmy siły porządnie pożegnać się ze Staszkiem i z Urszulą, którzy powiedzieli, wyjeżdżamy, bo Marek Gaszyński boi się, że stąd nie wyjedzie, więc go weźmiemy trochę wcześniej do samochodu.
żeby opuścić Woodstock i żeby mógł dojechać do Nowego Jorku na czas na samolot. Cały kocioł wyjazdowy oczywiście był też dużym przeżyciem, ale my go traktowaliśmy na spokojnie, ponieważ byliśmy już tam przez ileś tam lat, przez wielu koncertów wychodziliśmy i wiedzieliśmy, że tam agresja w tego typu sytuacjach nie występuje. Po prostu ludzie pomagają sobie nawzajem i, jak mówisz, wyciągają samochody z błota często, które się gdzieś tam, wiesz, zakałabućkały, ale nasz pasażer oczywiście był strasznie przerażony i mówił: nie zatrzymujmy się, jedźmy prosto, z nikim nie rozmawiajmy, bo to się mogą wydarzyć dziwne rzeczy. Agresja tłumu jest niebywała i może być różnie. Natomiast starzy go uspokajał, mówił: spoko, siedź, musimy tu komuś pomóc, musimy zapytać, musimy gdzieś tam dowiedzieć się o drogę, czy poczekać chwilę, wszystko jest pod kontrolą, naprawdę nie ma się czym przejmować. Samochody w ogóle nie miały siły wyjechać. Nasz van był, nawet gdybyśmy chcieli wyjechać, nie miał możliwości opuszczenia Woodstocku, bo wszędzie było błoto. To błoto było śliskie, więc zapieraliśmy się, ile mogliśmy, aby pomóc wyjechać samochodom technicznym, takim, które przyjechały, czymś handlowały, coś robiły, komukolwiek. Wszyscy sobie pomagali. Był taki moment, że czuliśmy, że tu nie wchodzi policja. Widzieliśmy ją w czasie festiwalu. Policja delikatnie do nas zaglądała, ale też taka nietypowa, na przykład na koniach. Nagle mówię do Jacha: ty Jachu, nie wierzę, policjanci na koniach. To była noc i chyba jeszcze Witek to komentował: słuchajcie, to wygląda jak z westernu. Faceci w takich dziwnych kaskach, nie wiem, czy to była formacja policyjna, czy to była jakaś formacja ormowsko-policyjna, ale wjechali na tych koniach i wyjechali. To było coś niesamowitego, że ci ludzie, którzy zostali w tym błocie, którzy chcieli jeszcze zostać, mówią sobie: fajnie było, zostajmy jeszcze dzień, dwa. Pojawiła się biedota, która po prostu zbierała puszki po piwie, po napojach, plastik, czyli taka segregacja odpadu. Pamiętam takie 12-letnie dziecko, które targało za sobą taką wielką, plastikową torbę pełną plastiku, jakby chciało to sprzedać gdzieś w tym całym błocie, w tej melasie, gdzie było wszystko zanurzone, bo mimowolnie rozglądaliśmy się. Tutaj jakiś czubek namiotu, tutaj but, który leżał, tutaj jakaś gitara, która została roztrzaskana i leży, do niczego się nie nadaje. I nagle pojawiła się zupełnie cała flaszka bardzo dobrej whisky, która wynurzyła nam się z błota, której było widać tylko szyjkę, a cała wyglądała tak jak inni błotni ludzie, po prostu była melasą błotną i prawdopodobnie nikt nawet na tym się nie pochylił. Żeby było miło, znaleźliśmy łyskacza, słuchajcie, łyskacza, który leżał cały uwalony błotem i prawdę mówiąc, w pierwszej chwili oczywiście myślenie po polsku. Nic, tylko ktoś naszał do tego łyskacza. W związku z tym chodziliśmy od budy do budy i mówiliśmy, żeby ktoś się napił, po prostu troszeczkę, żeby to do nas tak nie przycisnęło. Mówię wam, wypiły to 3 osoby, na końcu się okazało, że łyskacz jest autentycznym łyskaczem. Woodstock, man. Grzeje, jest po prostu dobrą gorzałą, która tutaj leżała upierdolona cała w błocie. Kiedy wróciliśmy do samochodu, do naszego obozowiska, aby powoli się przygotować do w ogóle ewakuacji, przepojeni poczuciem, że zrobiliśmy super robotę, że to wszystko widzieliśmy, że to jeszcze w nas nie przetrawiło się w żaden sposób, przy samochodzie czekała nas ogromna niespodzianka. Ludzie z Florydy powiedzieli, że no bez pożegnania nie wyjadą. Motocykliści powiedzieli: czekamy na was, czekamy na was. Jeden z nich czyścił cały czas ten motocykl, żeby świecący jak przyjechał, tak wyjechał. Ale czekamy na was, bez was nie wyjedziemy. Przyjechał transport z Nowego Jorku, z telewizji polonijnej. Bagażnik po prostu był pełen śmiałych wyzwań. Świetnie się bawiliśmy. Graliśmy na gitarze, śpiewaliśmy. Jedynie na gitarze coś grał, Jachu chyba znał jakąś jedną zwrotkę. Jacek Wroński też coś znał, ale pieśnią, którą śpiewaliśmy cały czas, było: przy ognisku, przy ognisku, przy ognisku, przy ognisku. Amerykanie śpiewali swoje piosenki. Jakiś koleś, pamiętam, taki panczurski, improwizował, rapował. Myśmy się dołączali. Impreza rozkręciła się na maksa, na takiego maksa, że ci, którzy przechodzili obok naszego samochodu w różnych kierunkach, przyłączali się. Facet śpiewał o przyjaciołach z Polski, którzy przyjechali do Stanów, byli pierwszy raz, przyjechali na Woodstock i przeżyli z nami świetne chwile i to są świetni ludzie i jak się rozstaniemy, to będziemy pamiętać o nich, a jak będziecie tu kiedykolwiek, to was zapraszamy. W pewnym momencie zabawa osiągnęła zenit, kiedy Jachu postanowił się wykąpać w Pepsi-Coli. Już było gorąco, to było naprawdę wyzwanie mocarne, to duże wyzwanie,
że facet wszedł do wielkiego pojemnika, a tam był lód i to miało sens. Wszedł do pełnego pojemnika, takiego wanny, pełnej Pepsi, z uśmiechem na ustach. W tym momencie wyglądał jak 100% artysta z Los Angeles. Nie filmowaliśmy tego Ariflexem, bo chyba taśma by tego nie wytrzymała. Ale ta zabawa mieściła się w granicach takiego radosnego bycia z ludźmi. My, polska gościnność, oni, amerykańska serdeczność. To jest właśnie ta siła, że to nie chodzi tylko o muzykę. Chodzi o to, że człowieka najpierw stoi, macha, podskakuje, później patrzą na siebie, później mówią, a kto ty jesteś, a kto ty, a później idą pogadać, pobiesiadować, a na końcu pograć i tak było w Stanach. Pożegnaliśmy się bardzo mocno, ucałowaliśmy się, uściskaliśmy się, wszyscy się rozjechali, a my wiedzieliśmy, że następnego dnia powoli będziemy opuszczali to miejsce, które nawet nie wiedzieliśmy, jak bardzo pozostawi w nas trwały ślad. Budzimy się po bankiecie zorganizowanym przez naszych przyjaciół z Florydy. Ruszamy z kamerą. Jesteśmy jedyną ekipą na całym polu. Pozwijały się przepiękne samochody z satelitami, zwijały się jakieś krany. Nikogo nie ma, jesteśmy tylko my w przedziwnym miejscu. I tak idziemy, filmujemy ludzi, tu za chwilę słychać, jak nadjeżdżają jakieś spychacze, zaczynają to wszystko wałkować. Namioty, jakieś buty, resztki takie z wielkiego, przepięknego festiwalu. Jakbyście zobaczyli te ostatnie ujęcia, to wydawałoby się, że tam jesteśmy na wysypisku śmieci. To nie było sprzątanie w takim naszym znaczeniu, że chodzą ludzie z miotłami. Tam jechały spychacze, wielkie, ogromne spychacze. Znowu takie pomysły, kręć gąsienicę, kręć tą wielką, ściągającą wszystko tarę, która po prostu wywala to wszystko, mieli. Tam już nikt się nie bawił zbieranie, odkładanie, chociaż Amerykanie i owszem, z okolic się zjechali wszyscy, żeby uratować albo pozbierać śpiwory, namioty. Wymagały one po prostu tylko umycia. Nawet ja przywiozłem stamtąd śpiwór, który służył mi później jeszcze przez 10 lat. Absolutnie kultowy śpiwór. Ja też przywiozłem śpiwór, taki śpiwór, który się zdobywało za punkty. Wyobraź sobie, że ten śpiwór ukradziono mi w Roskilde. Tego dobra było bardzo, bardzo dużo. Wszyscy zostawili na swoich stoiskach to, co już zostało. Jeżeli nie sprzedali napojów, to one już tam były. Przyjeżdżali Amerykanie bez skrupułów, pakowali to do samochodu. Było to ich, chociaż nie było powiedziane, że mogą sobie to wziąć. Ale to nie jest tylko cecha narodów słowowiańskich, wezmę to, co leży, czyli utrzymuje się z ziemi. Nie, Amerykanie absolutnie sieknęli po całym terenie, żeby zobaczyć, co można wziąć. Pamiętam, że tak jeżdżąc, pokazując różne momenty, wreszcie samochód uruchomiliśmy, nagle widzimy, że na wzgórzu ja wyskakuję, mówię, stop, słuchajcie, nie wierzę, no nie wierzę. A na wzgórzu, daleko od sceny, spory kawałek, jest rozłożona nasza wielka flaga z serduszkiem. Okazało się, że to jest nasza flaga orkiestrowa, z takim namaszczeniem ją tam zaczęliśmy z tego błota tak odkurzać, spakowaliśmy ją i potem u Urszuli i u Stasia Zybowskiego, pamiętam, jakieś wielkie pranie. Zapakowaliśmy, wzięliśmy to do Polski, pocięliśmy to na kawałki i słuchacze mojej audycji mają kawałki tej flagi wraz z ziemią, bo wziąłem tam ziemię, gliniastą ziemię spod sceny wrzuciłem do pudełka. Pamiętam, że custom officer, czyli celnik, mówi, co to jest ziemia? Ale jaka ziemia? Z Woodstocku. No nie mógł się nadziwić. Raczej spotykał emigrantów, którzy przyjeżdżali z innych krajów i przywozili swoją ziemię. Lądek zdrój? Nie. No ale wziąłem tą ziemię i po dzień dzisiejszy gdzieś są ludzie w Polsce, którzy mają okruszynkę tej ziemi, kawałek flagi i błyskotkę, którą zdjąłem ze sceny, którą zdjąłem już po zakończeniu festiwalu. Kiedy opuszczaliśmy Nowy Jork, Stachu powiedział, chłopaki, nawet nie mieliście czasu sobie kupić żadnej pamiątki. Nowy Jork znam jak własną kieszeń, byłem tutaj taksówkarzem. Wsiadamy w samochód, zawiozę was na lotnisko. Jeszcze przez chwilę pokażę wam Nowy Jork. I tyle to było, ile staliśmy w korku. Staszek bohatersko powiedział, że nas zawiezie na lotnisko, ale pamiętam, żeśmy dojechali na oparach czasu. Jeszcze minuta, jakby nas już nie odprawili, bo był taki korek, że jak jechaliśmy przez Times Square, padał deszcz, była mrzawka, to wychodziliśmy z samochodu, robiliśmy sobie foty i wchodziliśmy z powrotem do samochodu. Dla chłopaków z Polski, którzy nie byli nigdy w Stanach, to było coś. Ja pamiętam, że Witek był bardzo podekscytowany,
O Adasiu nie wspomnę, bo to był wtedy bardzo młody człowiek, ale nawet ja, dla którego ten Nowy Jork nie był po raz pierwszy, za każdym razem doceniałem to, że to naprawdę jest pępek świata. Staszek Mikusza, Białą drogę Urszuli, instrumentalnie. Płyta, która chyba się pokryła pod poczwórną platyną, diamentem, nie wiem czym jeszcze, a ja tego nie znałem. Ja nie mam takiego wyczucia, żeby wiedzieć, że coś będzie wielkim przebojem. Staszek już chciał się pochwalić swoją muzyką, którą już stworzył tam w Stanach. I ta pierwotna wersja Białej Drogi, bez wokalu żadnego, myślę, że chciał ci pokazać w ogóle całej ekipie, komuś z Polski nawet, jak to zrobić taki jakiś sondaż taki wśród przyjaciół. I też przy okazji podzielić się tym. Myślę, że to może, nie wiem, czy to był dobry moment akurat w takim korku nowojorskim, ale jako specjalista od Nowego Jorku myślę, że to był dobry człowiek, który was wiózł i w związku z tym gdzieś tam dotarliście do Polski. Siedzieliśmy w samochodzie, tym powolnie jadącym przez Times Square, żółte taksówki, oczywiście nowe miejsce, takie do zachwytu. O, żółta amerykańska taryfa. Wchodziliśmy w tej mgiełce, dojechaliśmy na lotnisko, uściskaliśmy się bardzo serdecznie, a w samolocie, którym wracaliśmy do Londynu, który wpadł niesamowite turbulencje, myślałem, że w ogóle już spierdoli się, w ogóle nie dolecimy. W tym samolocie oddali nam alkohol dopiero jak byliśmy bardzo wysoko, to zabierali nam wszystko, wszystkim, takie zwyczaje. Oddali nam i myśmy sobie nalali chyba po szklance. Pijemy po łyczku. I nagle Jerzy mówi, słuchajcie, jakbyśmy coś takiego zrobili w Polsce. Z takim lekkim niedowierzaniem, byliśmy tak zmęczeni. Mówię, o czym ten Jurek mówi? Boże kochany, tyle ludzi, że jaka to musi być organizacja, żeby coś takiego stworzyć. W tym czasie docierały nas z kraju przedziwne informacje, że odbył się kolejny Jarocin, że były jakieś rozruchy, że wkroczyła policja z pałami, że są ciężko ranni, że miasto Jarocin chce zamknąć ten festiwal, ponieważ zagraża życiu, że ten festiwal już nigdy nie będzie kontynuowany. W takich realiach przyjeżdżamy do kraju, przylatujemy i Jurek mówi, słuchajcie, musimy zrobić festiwal, który będzie festiwalem tak pięknym i tak niesamowitym, jak ten, który przeżyliśmy w Stanach. Te doświadczenia, które wynieśliśmy z festiwalu, te naoczne, ale też opowieści, sprawdzanie, jak wygląda w ogóle organizowanie tego festiwalu, Jurek zastosował w nadchodzącym pierwszym przystanku Woodstock. Ja pamiętam, że pomagałem przy pierwszym przystanku na ziemi gdańskiej, gdy nad jeziorem Żarnowieckim pierwszy powstał przystanek. Już był udany, ale jeszcze nie był tych rozmiarów, co teraz. Ale te doświadczenia spowodowały, że zaczął funkcjonować najlepszy, według opinii ekspertów z całego świata, otwarty, wolny na powietrzu festiwal przystanek Woodstock, który mam nadzieję, że dumnie nosi swoją nazwę od amerykańskiego Woodstock. A w tym roku, 2015, w maju, odebraliśmy w Los Angeles nagrodę za nasz festiwal, który się nie zmienił w nazwie. Mandala się nazywa Przystanek Woodstock, jest najpiękniejszym festiwalem świata i myślę, że jest w 100% oddaniem atmosfery, ukłonem wobec tych, którzy takie festiwale organizowali wiele, wiele, wiele lat temu, a my zrobiliśmy z publicznością nasz festiwal, który mam nadzieję także będzie przyciągał takich świrów jak my, którzy pod niej będą robili rzeczy niezwykłe. My wtedy stanowiliśmy 5-osobową ekipę, która w tym tłumie po prostu się zlała w jedną całość. A z tych 5 osób naszej ekipy powstało coś, co funkcjonuje po dzień dzisiejszy. Wierzę w to, że przyjeżdżając na przystanek Woodstock, tworzycie podobne rzeczy, które przekroczą tą bramę i pokażą, że można robić rzeczy nieprawdopodobne, swojego autorstwa, ze swoim zaangażowaniem i z czymś, co będzie wytyczało coś nowego.
My nie jesteśmy zmęczeni, ale jesteśmy napchani szczęściem, usatysfakcjonowani na maksa, że coś takiego mogliśmy przeżyć i ponieść tę legendę w swój sposób dalej. I pomyślałem sobie, że dzisiaj, 1 maja, ten utwór będzie bardzo tutaj pasował. Proletariat to my, ziemi naszej, sól! Łapiecie nas.
I kolejna opowieść o Fladze. Tym razem, moi drodzy, jesteśmy na finale, 28. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Piękny koncert, który miał miejsce na Placu Bankowym, nasze studio przy Placu Teatralnym. Atmosfera niezwykła i wtedy postanowiliśmy także solidaryzować się z tymi wszystkimi, którzy wtedy walczyli w Australii z wielkimi pożarami, ogromnymi pożarami. Rozwinęliśmy piękną, ogromną, wielką flagę Australii, a uczniowie szkoły morskiej w Redzie utworzyli przepiękny szereg, który stanął, zasalutował dziewczyny, chłopaki, atmosfera niesamowita i piękny, naprawdę przepiękny hymn. Kolejne spotkanie z flagą, tym razem Australii. Chcemy połączyć się z daleką Australią. Ludzie, którzy przeżywają teraz taki swój życiowy dramat, chaos. Wszyscy pomagają, wszyscy o tym mówią. 30 polskich strażaków poleciało do Australii. Nie zmienią być może rzeczywistości, kiedy trzeba to wszystko ugasić, ale ważny jest symbol. Teraz jesteśmy z wami. Bardzo proszę o hymn Australii. Dziękuję bardzo! Warszawa, Polska, pozdrawiam Australię! Chcę was usłyszeć! I moi drodzy, ja przed wami teraz koncertowo absolutnie do nogi. Święto pracy to ja pamiętam, pikniki, a więc potańcówki, nawet takie rzeczy miały miejsce. To był czas, kiedy ludzkość organizowała takie piknikowe spotkania, można było coś kupić, czego nie było w sklepach i gdzieś na estradach przygrywali muzycy. Myślę, że ta muzyka bardzo będzie mocna do przytupania troszkę nóżką, do tego, aby się poruszać, aby także poczuć, że 1 maja święto pracy, czyli nasz dzień ludzi, którzy pracują. Przed wami Danko Jones, Kanadyjczyk, który przyjechał ze swoją ekipą i naprawdę widać, że z gitarą wiedział, co ma zrobić. Rozkręcił bardzo mocno publikę. Typowy rock'n'rollowo, bluesowy, gitarowy koncert. Danko Jones, 2013 rok.
left and right wanting to get back together. You moved on, found another and a lethal question. She cries to her friends just to get attention. She pulls you down, but you let her. You're feeling guilty. And when she sees you with another, there's a heart out. You got me fucking bothered. I heard you now. How many rock and rollers in this crowd tonight? It is an honor to play Woodstock, Poland tonight. We know where we are. We're on some sacred ground when it comes to heavy metal because Behemoth is from here. So we give thanks to Behemoth. It is also an honor and a privilege, a pleasure, and I would have to say a lifetime achievement for yours truly right here, because tonight we are playing with Anthrax! Are you ready to rock and roll? So am I. Let's do it with your hands, with your mouth, with your feet. Clap those motherfuckers, and by motherfuckers I mean both hands. Motherfucker, motherfuckers. First day, electricity. When she walks in, she sets my circuitry. Back it up. Sweat it out, you always play it cool. I think I know you, I'm gonna bear. Got you like Super Chum, Joan Jett. Get your quick fix in my car. You got a sweet tooth and I'm your tether bop. It goes on and on and on and on. On and on and on. And I say, catwalk. I like to play it too sweet. She only wants to show. Spray paint your tattie town. Now cruise yourself. It don't feel right. So take a chance. Give me a shot. You think I'm bluffing? I think I'm not. Get on your high heel. Give me a heart attack. Got a question for your sweet ass. On and on and on and on. On and on and on. Sing it with me. Woodstock, Poland tonight. Keep the hands clapping. This we're gonna do on our day today. We're gonna do all the things all the couples like to do. Go for a walk, have some dinner, look at the moonlight, watch a movie and stuff. Anything you want, but baby, I got a question for you. Do you kiss on the first day? Do you? Hey, do you kiss on the first day?
just in case the people in the back of the field can't hear what the people in the front of the stage are saying, they're saying my name over and over again, and I like that a lot. Makes me want to say this back to them. Zadas Benje Chemno. Zadas Benje Chemno. Tell me to shut up. You want to hear another rock and roll song? I gotta clarify, a rock and roll, another rock and roll song, another one that we wrote on our own. Are you ready? JC says I should say it one more time. Zadas Benje Chemno! Cold up the road every single night of my life. No rider knows a single place I go. City by city, night after night. Been a long time on this lonely road, yeah. Nothing comes easy, but it's worth the fight. The city was a city twice before, yeah. Little by little, my life for mile. You've been waiting for this all of your life, yeah. Time is now to go. There's a passion, no backing down now. So just take me away. Start to roam it, little by little, my life for mine. You've been waiting for this all of your life, yeah. Time is now to go. No hesitation, no backing down now. So just take me away. A single place I go, city by city, night after night. Been a long time on this lonely road, yeah. Nothing comes easy, but it's worth the fight. This city once, I've seen it twice before, yeah. Little by little, my life for mile. Some chocolate with your sugar, I can deliver it, I can deliver it right to your door. I say, mama, if you want a little bit of some chocolate with your sugar, I can deliver it, I can deliver it right to your door. When my back is turned around, you call me sugar daddy, sugar daddy, sugar daddy number one. I say, mama,
Some chocolate with your sugar, some cream with your coffee, some butter with your scotch. You could call it cocoa butter or you could call it white chocolate. My name is Danko Jones. Everybody in Woodstock, Poland gets to call me Delicious. Better this way to avoid our misery. Regrets are bad.
need your help for this next song. Are you gonna help us out? I said, are you gonna help us out, Woodstock? All right, you put your money where your mouth is now. Ooh la 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 la. 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 Ooh la 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 la. Legs, 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 legs
justice for you. I'll match my credit cards. I'll rip my eyes out just for you. I'll slash my wrists up just for you. I'll break my dick just for you. I'll make my mama cry. When you're invisible, it's easy. When you're invisible, it's easy. When you're invisible, it's easy. Before. Thank you for making us feel very welcome. We want to come back here again and 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 again. I got a question to ask everybody. Is everybody here at Woodstock in Poland, is everybody here into oral sex? I am. I'm into a special kind of oral sex. I'm into pleasing women orally for 5 to 10 hours at a time. You into that kind of oral sex? So is JC, he got a bass guitar that goes along with that. Like that. Like that and like that and like that. We just can't have bass. We need some drum kit. We got Adam Willard on the drum kit. Let's give it up for Adam. You got JC on bass guitar. You got Adam Willard on the drums. But mate, how about me? I'm gonna introduce you to me in a few seconds. We're gonna let these gentlemen play out. I'm gonna come back to the mic, tell you who I am. My name is Danko Jones. That's right. Be the flashiest dresser in the room. I might not look hot girl in the eye. I might not have the right pickup lines, but I'll tell you what I got. You see, when I was growing up, I got the inside school. I used to watch all the older fellas work down the block. That's right, they used to work. I used to watch. And when I watched, I learned the lover call, baby. Do it right, up and down, side to side. Maybe we can do it for a night. Don't hold me, man. You gotta look sharp, fellas. And you're gonna act right. See, no woman in the right mind's gonna waste her time if you fellas ain't on time. You know how I know this? Don't ask me how I found that out. I'm just here to pass down what I know to you.
You see, when I was growing up, I got the intense scoop. I used to watch all the fellas work down the block. That's right, they used to work. I used to watch. When I watched, I learned the lover call, baby. You wanna do it right. Pick it up side to side. Maybe we can do it for a night. Don't hold me back. Hold me Super zabawa. One more time. One more time. Okej, moi drodzy. Słyszycie, jaki mam głos? Jak dzwon, bo jest super zabawa. Jak się czujecie? Macie siłę? Przed wami jeszcze nie jeden bis, ale nawet kilka, bo pierwszy raz w Polsce, bo pierwszy raz na tak pięknym festiwalu. Wywołajmy ich. Danko! 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 Danko Jones, przed wami!
through the streets, finish it, flush it down the toilet like you're taking a piss. It should be good to see for a change just a day how the other half lives. Then I'll take you right out to your dad, make sure you're getting nervous. Won't understand that's how it is, like a night Satan's service. I can rip you out, steal all your cash, sucker put you in the face, stand back and laugh, leave you stranded as fast as a heart attack. I'll take my big bad powers. I can break your heart at the drop of a hat, stab you in the back, 2 minutes back, threw your girl in the back of my Cadillac. I think bad thoughts. I think bad thoughts. A musical masterpiece. It would have feeling with the that's cool at least. What's running through my mind comes through in my thoughts. That's the way that I roll, and that's the way that I walk. And that was him, y'all, an MC, y'all. His name was MCA, and he did just what he pleased. And now I'm about to do 2 Black Sabbath riffs for you. I'll take you down.
Everybody having a good time? Are we gonna keep the hard rock rolling? Are we gonna keep the metal hard? I said it at the top of our set tonight. I'm gonna say it again. It is a fucking honor and privilege to play with one of my favorite bands of all time. I'm talking about Anthrax, motherfuckers. It warms the cockles of my heart. You have been a great audience today. Give yourselves a hand. I know what you're thinking. Yeah, he says that to all the audiences. Not really. You see, this festival, the reason why I'm kissing your fucking asses right now, this festival, we want to come back next year. It fucking rules. You are very lucky here in Poland to have Woodstock, Poland. We're from Canada. This kind of shit never happens in Canada. That's why we fly over to Poland. If this kind of stuff happened in Canada, we'd stay in Canada. That's why we want to come to Poland. Let's do this. One more song, and then the mighty, mighty Anthrax from New York City is up next. Legs up, gonna take you down with a riot. Gonna do that fist of mambo. Gonna turn it up to a right, do it tonight. Our city, night fever tonight. One shot, gonna rip your legs up. Gonna take you down with a riot. Gonna do that fist of mambo. Gonna turn it up to it right, to it tonight. Our city, night fever tonight. And my will gets stronger. Our city, night fever tonight. And my will gets weaker. Our city, night fever tonight. And my will gets stronger. Our city, night fever tonight. For everybody out there, how many rock and rollers out there right now? How many punk rockers out there right now? How many headbangers out there right now? All right, well then let's do what we always do. Let's talk about rock and roll. You see, when all this rock and roll bullshit is over, and all the rock and roll bands have come and gone, I'm gonna start my climb to the top of the highest mountain. You know what I'm gonna do when I get on top of the mountain? I'm gonna look down. You know who's gonna be looking up at me? Everybody who put me down is gonna be looking up at me. Every motherfucker who talks some shit behind my back is gonna be looking up at me. Every girl who cheated on me is gonna be looking up at me. Everybody who said that I would not because I could not is gonna be looking up at me.
And when they do, I'm gonna have both arms up in the air. And in this hand, I'm gonna have the hand of Mr. Cliff Burton. Mr. Dimebag Darrell. Mr. Bon Scott. Mr. Randy Rhoads. Mr. Johnny Cash. Mr. Johnny Ramone. Mr. Didi Ramone. Mr. Joey Ramone. Mr. Roddy James Dio. Mr. Clyde Burr. Mr. Phil Lynott. And a gentleman who left us almost 3 months ago. I can't believe I'm saying his name. Mr. Jeff Hanneman from Slayer. Because baby, when you get on top of the mountain, the only place to go is sky high. And everybody in this field today, everybody. Everybody is sexy in heaven, baby. Everybody is sexy in heaven, girl. Everybody is sexy in heaven, sweetheart. Everybody is sexy in heaven, mama. Everybody is sexy in heaven, lady. Everybody is sexy in heaven, sister. Everybody is sexy in heaven, sweetheart. Everybody is sexy in heaven. People, when you wake up in the morning and you look at yourself in the mirror, you don't like what's looking back at you. Or you wake up, you're walking down the street, you see a hot girl, or you see a hot boy, and they don't even know you're alive. You do what I do. 1,000 times a day, I got a mantra that I say to myself in the morning, in the afternoon, I'm gonna tell it to you tonight. And it goes like this. Here we go. This heart gets stronger, this skin gets thicker, this mouth gets louder. This heart gets stronger, this skin gets thicker, this mouth gets louder. This heart gets stronger, this skin gets thicker, this mouth gets louder. This heart gets stronger, this skin gets thicker, this mouth gets fucking loud. Moi drodzy, podobało się? To teraz dla nich.
for you and for you and for you. 100 lat! 100 lat! Niech się rozszerzy u nas! 100 lat! 100 lat! Niech się rozszerzy u nas! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Niech się rozszerzy u nas! Szacunek, moi drodzy! Piękny koncert! Uwaga, z tyłu hałas! Z tyłu hałas i fota! Danko, Danko, Danko Jones! Danko, Danko, Danko Jones! I moi drodzy, kończymy powoli naszą domową orkiestrę dzisiejszą, pierwszą majową. Poland Rock, niech nam zagra vintage'owo. Uwaga, jutro rób ta sukceta. I uwaga, jutro Skankananzi, jutro prapremiera światowa koncertu Skankananzi na najpiękniejszym festiwalu świata. Także jutro w sobotę, przypominam, będziecie mogli wysłuchać sobie jeszcze raz audycji mojej poniedziałkowej. To tradycyjnie powtórka tej audycji z poniedziałków, każdą sobotę, też o tej samej porze, o godzinie 20 do godziny 22. To nie była być może z jednej strony wesoła audycja, bo odwołaliśmy nasze spotkanie na Kostrzyńskim Polu, ale zapowiedzieliśmy najpiękniejszą domówkę świata. Mało tego, to jest audycja, w której pokazałem, przedstawiłem, podzieliłem się line-upem tegorocznym. A będziecie mogli obok Limp Bizkit także posłuchać tych wszystkich zespołów, które miały w tym roku dla nas zagrać. Mam nadzieję, że zagrają w przyszłym roku na polu Kostrzyńskim. Ściskam was z serdeczności, moi drodzy, Poland Rock. Niech ten piątek się święci. Jutro sobota, my pracujemy i oby sobota też dla was była bardzo, bardzo pogodna. Cześć, siema! I cześć, siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym programie Poland Rock, czyli naszych magazynowych zapasach. Dzisiaj, istotnie, chodząc po tych zapasach, trafiłem na bardzo znany w ubiegłym wieku festiwal, pod koniec ubiegłego wieku organizowany przez niezależną ekipę, czyli Rób Reggae. Można powiedzieć, że to była kuźnia całej awangardowej muzyki, jaka miała miejsce poza tą muzyką puszczaną głównie w radiu, czyli w mediach publicznych. Jest rok 1987, a na scenie Rób Reggae zespół Wajka Wstańka. Nie grał muzyki reggae czystej postaci, bardziej muzykę ludyczną, rockową, wesołą, ale Buffett, czyli ogromny wokalista, dawał pary i wszystkim się to bardzo podobało. Przed wami na początek naszego programu Poland Rock Wańka Wstańka and Ludojades z Buffettem na czele w utworze, a właśnie jakim utworze to się zaraz okaże, Rób Reggae 1987 rok. Yeah.
1992 rok to oczywiście rok naszego koncertu 50 Rock and Roll na 1 maja razem z Walterem Chełstowskim. Taki koncert zorganizowaliśmy. Chcieliśmy bardzo, żeby lud bawił się doskonale, więc wypełniona po brzegi sala miała okoliczność pierwszomajową, aby pobawić się w rytmie rock and rolla. Przed wami za moment zespół Proletariat, wtedy święcący ogromne triumfy. Olej, który, jak sam powiedział, nie zna żadnego chyba dobrze języka obcego, ale potrafi śpiewać w każdym języku, grając chociażby wszelkiego rodzaju cudzesy. I za moment, moi drodzy, Johnny B. Goode, czyli Proletariat, czyli 50 Rock and Roll na 1 maja 1992 rok. Nie ma rodzin, oni na nas i okiem. Ty ma rodzin, co mile na skończącym. Il varo di giochi la razzoli lo look. Il varo di commenzi con il lo look. Il singolato ciuzzi da mi rockim. Il varo di samici da mi dan dan. Go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Johnny, be good! Si varo di solighe il vato di dockis. Ningelato tutski da mi rodit. E ne varo di ne da soli dokim. Ti ne lolo tutski da si gazem. Il varo di domin de do di do look. Ti do racco diski da si galam. Go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Johnny, be good! rok, moi drodzy, to już jest drugi rok funkcjonowania przystanku Woodstock. Zaczęliśmy w Szymanowie nad jeziorem Żarnowieckim, ale pomknęliśmy na drugim przystanek Woodstock do Szczecina Dąbia. Powód był bardzo prozaiczny. Otóż sołtys miejscowy z Szymanowa, koleś lekko trącony, powiedział: nie, ja już tu was więcej nie chcę. Żałuj teraz, mój drogi, bo przyjeżdżałoby do ciebie mnóstwo ludzi, a to także jest niesamowity biznes, tak zwany agroturystyczny, bo o tym mówiliśmy na pierwszym przystanku Woodstock. Drugi przystanek Woodstock, Szczecin Dąbie, a więc stare lotnisko polowe, całe porosłe trawą, tam tylko chyba lądowały helikoptery i to te medyczne. Nic tam nie latało, w związku z tym mogliśmy tam zorganizować duży koncert. Chciałbym wam teraz przedstawić kapelę, która no chyba już nie istnieje, ale Wipes and Power, który zaśpiewał w rytmie takiego reggae, raga piosenkę W moim kraju. A więc teraz przed wami 1996 rok, Szczecin Dąbie, drugi przystanek Woodstock, Wipes and Power. Nad Wisą nic się nie zmienia. Septanną łódź życia, septanną marzenia. W tym kraju nad Wisą nie będzie miłości. Jeśli ludzie ludziom będą zazdrościć, to jest świat kraina. A to jest świat kraina. A to jest świat kraina. A to jest świat kraina. Skacze do gardła, by dostać więcej, by wyrwać serce.
patrzy na ręce drugiego, zamiast patrzeć na siebie samego. To jest świat Kaina. A 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 patrzą, patrzą wam na ręce, to oni liczą, liczą pieniądze. To oni patrzą, patrzą wam na ręce, to oni liczą, liczą pieniądze. To jest świat Kaina, to jest świat Kaina. To jest świat Kaina, to jest świat Kaina. Ta 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 ta. Już nigdy nie chcę, nie chcę krzyczeć. Precz, precz z mego domu. Precz, precz z mej ulicy. To jest świat Kaina, każą ci zabijać w imię ojca. To jest świat Kaina, każą ci zabijać w imię mego syna. To jest świat Kaina, każą ci zabijać w imię ojca. To jest świat Kaina, każą ci zabijać, każą ci zabijać. Zawsze muzyka folkowa, przerabiana na muzykę rockową, cieszy się ogromnym powodzeniem ludu polskiego. Tak było za czasów zespołu No To Co, grupy skiflowej, potem zamieniono tę nazwę na grupę kuflową No To Cyk, ale Piotr Janczerski, o ile jak pamiętam dobrze, był człowiekiem, który był rozpieszczany przez media, więc wszystkie wielkie widowiskowiska na stadionach odbywały się w rytm takich te opolskie dziołchy, piękne i coś tam jeszcze dalej było. Na pewno rodzice wam podpowiedzą, bo to były bardzo znane przeboje. Ale muzyka folkowa, inteligentnie zagrana muzyka folkowa, która istotnie przypomina dobrze swoje źródła, jest bardzo cenioną muzyką na przystanku Co. Przed wami rok 1999, Jak wolność to wolność i gdzieś na pięknych łąkach zaśpiewana piosenka. Tekst bardzo ludowy, wykonanie współczesne plus publiczność Woodstockowa. Wszystko daje bardzo piękną wiązankę.
Przenieśmy się teraz zupełnie inne miejsce. Wielokrotnie organizowaliśmy koncerty, które odbiegały od tych koncertów polowych, czyli przystanków Woodstock i bardzo eleganckich miejscach. Zapraszaliśmy ludzi na koncerty wielkanocne, bożonarodzeniowe. Jednym z tych koncertów jest koncert wielkanocny zorganizowany w Operze Narodowej, czyli w Teatrze Wielkim. Gmaszysko bardzo stosowne, przepiękne, anturaż fantastyczny, sala nabita, a na scenie zespół Raz, Dwa, Trzy. I trudno sobie wyobrazić piękniejszy moment, kiedy ludzie słuchając machają chorągiewkami, atmosfera jest przepyszna, a przed wami Raz, Dwa, Trzy i Tak Warto Żyć. Rok 2000. Co nam się wydarzyło? Gmach Opery Narodowej w Warszawie na Placu Teatralnym. Które nas dzieli, płytkiego oddechu nadziei, lęku przed sobą i wreszcie siebie samego i jeszcze całej serii pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz nie musisz tłumaczyć, czego nie myślisz, można zobaczyć. I tak warto żyć, i tak warto żyć, i tak warto żyć, i tak, 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 tak. Nikt nikogo nie każe, nikogo nie broni. Zanim cokolwiek się zdarzy, wszystko można zapomnieć. Wolność, co niepokoi, podstęp, którego nikt się nie boi, wiarę, która przenika, miłość, której każdy dotyka, całą serię pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz nie musisz tłumaczyć, czego nie myślisz, można zobaczyć. I tak warto żyć, i tak warto żyć, i tak warto żyć, i tak. Nikt nikogo nie broni, nikogo nie każe. Wszystko można zastąpić, czego nie można powtarzać. Powietrze, które nas dzieli, krótkiego oddechu, braku nadziei, wiary w siebie i jeszcze siebie samego i jeszcze całej serii pomyłek. Jeśli jesteś kim dotąd nie byłeś, teraz możesz tłumaczyć, a to co myślisz, niewiele znaczy. I tak warto żyć, i tak warto żyć, i tak warto żyć, i tak, i tak warto żyć, i zawsze na przystanku Woodstock zapraszaliśmy zespoły tak zwane ościenne, zespoły tak zwane gwiazdorskie. Zespołem ościennym był zespół Inne Café. Trudno mi teraz powiedzieć, czy to była Słowacja, czy to były Czechy generalnie. Czechosłowacja dla mnie jest to jedno i to samo. Wybaczcie, jeżeli ten podział jest bardzo ważny dla kogoś. Zespół Inne Café, który śpiewał po czesku, śpiewał muzykę reggae. Bardzo zdziwiony, że tyle ludzi może być w jednym miejscu, bo to tyle ludzi, ile u nich chyba w stolicy Słowacji, czy Czechy, czy Słowacja, ludzi tam niewiele, a tu nagle taki full narodu na przystanku Woodstock. Inne Café, śpiewając po czesku, zachwyciła nas wszystkich, ponieważ była w tym ogromna dawka naturalności regałowej z południa. Prečo chodíš každý večer na pivo? Prečo sused parkuje pred garážou? Prečo je to tak?
Prečo mi sem stáva, čo dovedá? Prečo sú dve hodiny rozvolená? Teraz si to zopakujem druhýkrát. Prečo je to tak? Ja viem, že príde deň, kedy si odpoviem na všetky otázky, ktorý nerozumiem. Ja viem, že príde čas, kedy si každý z nás povie, že tento svet som zažil rád. Prečo nechceš nápad, ale Ferrari? Prečo ti kamery, keď sa nedarí? Prečo som na teba stále odpovím? Prečo je to tak? Prečo mi na pice, ale gitaru? Prečo nechcem ja, ale Suzanu? Prečo toto všetko na si hovorí? Prečo je to tak? Ja viem, že príde deň, keď si odpoviem na všetky otázky, ktorý nerozumiem. Często wracamy do naszego harmonikowego asa, czyli Sławka Wierzchołowskiego, i tym razem 2005 rok na deskach przystanku Woodstock, Nocna Zmiana Bluesa. No i oczywiście mistrz pasa wielkiego, o którym już mówiłem, 1800 harmonijek wokół, loki zakręcone na głowie, dwa wielkie smoki tatuowane na ramionach człowieka, który nigdy nie pracował fizycznie bardzo ciężko, ale za to śpiewa fantastycznie, gra rewelacyjnie. Przed wami Sławek Wierzchołowski, Nocna Zmiana Bluesa. I uwaga, harmonikowy as. Pamiętam, była późna jesień, tylko słyszałem pierwszy raz. Pamiętam, dałem próby swetne, lecz czułem dreszcze cały czas. Trzymałem dech, myślałem wciąż, co to jest. To było coś tak odmiennego, dziwnego i pięknego tam. Jeszcze nigdy nie słyszałem, by tak na harmonice. Wolałem każdy jego dzień i w niebo wzięty czułem się. Słyszałem potem jeszcze wielu, a grali także w rach wodku. Ale niech nam tak nie poruszy, jak John Mayer grał rączą mu. Ha 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 ha
tradycyjnie, moi drodzy, przyszedł czas na smaczek magazynowy. Smaczek, a więc już nie musimy tak mocno grzebać. Wyciągamy to z samego wierzchu. 2008 rok, przystanek Woodstock. I na przystanku Woodstock sensacja absolutna, 46-osobowa grupa orkiestry Teatru Mazowieckiego, operetki Teatru Mazowieckiego, ale także tenorzy, 8 tenorów z Wiesławem Hoffmanem na czele. Moi drodzy, przed wami teraz, od razu wam mówię, dreszcz emocji na waszej skórze. Włosy same stają dęba. O Sole Mio. O Sole Mio, orkiestra, tenorzy, ja wzruszony oraz kilkaset tysięcy publiczności, która w ciągu dnia stała murem pod sceną, krzycząc złoty bączek dla tych artystów. Na zakończenie naszego polędroka przed wami Wiesław Hoffman, tenorzy i wielka operetkowa orkiestra oraz utwór O Sole Mio, który został wykonany w projekcie Jan Kiepura na przystanku Woodstock 2008. Żegnam się z wami, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym programie Poland Rock.